piękny strumień w dolinie, pośród wysokich drzew i jeszcze wyższych gór. A w nich zwierzyna, w tym też niedźwiedzie, żubry, wilki i parę innych ciekawych stworzeń. Gdzie jesteśmy? W Bieszczadach, a dokładnie witamy w nadleśnictwie Baligród. Nim ruszymy na szlak, warto dowiedzieć się, jak zwiedzać Bieszczady. Ze mną pan Kazimierz, człowiek, który 40 lat chodzi po tych górach i chyba wie o nich wszystko, prawda? Wszystkiego nigdy nie wie nikt, ale coś już człowiek poznał przez te lata chodzenia po lesie, po tych górach, potokach, dolinach, po żbyrach, bo moja praca między innymi na tym polega. Jadąc w Bieszczady trzeba troszeczkę o tych Bieszczadach wiedzieć i wiedzieć, że Bieszczady to nie tylko piękne, odkryte połoniny czy zapora w Solinie, ale to też ta dzikość Bieszczadów, w którą zachęcamy, by wchodzić do tego lasu, bo las to jest dany nam taki piękny twór, który jest otwarty dla nas i o każdej porze możemy tam zajść i poczuć tą dzikość. No właśnie, a czym te szlaki tutaj właśnie się wyróżniają chociażby na tle innych z północnych części Polski? Co jest tutaj takiego niezwykłego? W Bieszczadach są szlaki oznakowane i nieoznakowane, takie zupełne dzikie, takie jak ten, na którym jesteśmy, gdzie możemy czasem zabłądzić i nie bać się tej przyrody, bo przyroda nie jest groźna dla człowieka, trzeba tylko się nauczyć odpowiednio w niej zachowywać. I iść takim dzikim szlakiem, dziką dróżką, szlakiem zrywkowym, ścieżką, potokiem, bo w tym potoku zobaczymy przecudne takie różne stworzenia, które też mają swoje miejsce właśnie w takich górskich potokach. Chodząc po tych szlakach, mogę być taki w pełni swobodny, biegać po wzgórzach, szaleć, czy raczej trzeba się zachować ostrożnie? Bieszczady to duża przestrzeń, to masa lasów, dolin, gór, potoków, więc ta pokora jest nam bardzo potrzebna w takiej sytuacji, w zderzeniu z przyrodą, bo łatwo się zgubić, łatwo trafić na niepogodę, łatwo trafić na jakieś grubego zwierza, więc to gdzieś w głowie miejmy tą pokorę do przyrody i trzeba na pewne sprawy się wyczulić i wiedzieć, że Bieszczady to kraina dużych drapieżników, a drapieżniki potrafią być niebezpieczne. No właśnie, jeżeli jakimś cudem bym na swojej ścieżce spotkał niestety niedźwiedzia, jak powinienem się zachować? Wędrując po dzikich miejscach w Bieszczadach możemy właśnie natknąć się między innymi na niedźwiedzia i kilka słów trzeba wiedzieć na ten temat, bo my wiemy, że te niedźwiedzie tu są, że tu żyją, że tu jest ich dom, ale jak się zachować w razie spotkania niewielu z nas wie, więc na siłę nie podchodźmy do spotkanego niedźwiedzia, który gdzieś tam spokojnie sobie żeruje na brzegu ścieżki czy brzegu strumienia. Nie podchodźmy na siłę z komórką, żeby zrobić piękne ujęcie, fajny filmik. Wycofajmy się w tym momencie. Niech ono sobie tam spokojnie zajmuje się swoimi sprawami. Do tyłu, po cichutku, a później zmienić trasę swojego marszu, obejść szerokim łukiem. Niech to tylko zostanie w naszej głowie, że byliśmy tak blisko niedźwiedzia. No dobrze, a co z żubrami? Bo też tu żyją i też możemy się na nie natknąć. Bieszczadzkie łąki, bieszczadzkie lasy to też kraina naszych wielkich roślinożerców, żubrów. To one właśnie pod osłoną nocy wychodzą na te łąki najczęściej, ale też możemy w środku lasu natknąć się na nie w dzień, więc nie bójmy się, kiedy ruszy potężne stado, gdzieś będzie zbiegać ze szczytu w kierunku potoku, bo robi hałas niemiłosierny. Stańmy przez chwilę, pozwólmy im spokojnie przemieścić się z jednego miejsca na drugie. Pracownicy Lasów Państwowych w Bieszczadach są ważnym ogniwem lokalnych społeczności. Zarządzają i opiekują się lasami. Miejscowi wiedzą o tym najlepiej. Dzięki pracy leśników zarówno las, jak też jego mieszkańcy mają się dobrze. Wystarczy wymienić gatunki, których populacja w Bieszczadach w ostatnich czasach znacząco wzrosła. Niedźwiedzie, wilki, żubry, rysie. A to i tak oczywiście nie wszystkie gatunki. Od dłuższego czasu chodzimy po tym lesie i żadnego żubra nie spotkaliśmy. Gdzie one są? No wiesz, to nie jest takie proste. Żubry generalnie tutaj są, jest ich bardzo dużo, ale w ciągu dnia nie jest łatwe spotkanie żubra. Generalnie one w ciągu dnia są w lesie, zaszyte głęboko w lesie. Na łąki wychodzą zazwyczaj wcześnie rano lub późnym wieczorem, ale
No, przy odrobinie szczęścia jest możliwe, żeby żubra spotkać w lesie. Ja chciałbym przybliżyć historię żubrów w Bieszczadach, tej części Bieszczad w lasach baligrodzkich. Ta historia rozpoczyna się na początku lat 80., kiedy kilka lat wcześniej miały miejsce siedlenia żubrów na terenie Nadleśnictwa Sąsiedniego, Komańcza, a dokładnie w Woli Michowej. I tam w roku 76 zostaje wsiedlone. I po kilku latach przywędrowały do nas do Nadleśnictwa Baligród. Na początku lat 80. było to kilka osobników, w latach 90. już to było kilkanaście. I tak się zadomowiły na terenie naszego nadleśnictwa, że w tej chwili już mamy ponad 300. Chwilę wcześniej wysłaliśmy kolegę Damiana, żeby znalazł nam ślady obecności żubra w lesie. Myślę, że już coś znalazł. Idziemy do niego? Podejdziemy. Chodźmy. To chodźmy. Wzrost populacji dzikich zwierząt, także tych do niedawna jeszcze zagrożonych, budzi dumę i świadczy o dobrej kondycji lasów. Jednak ta ochrona ma też swoją cenę. Zwierzęta bowiem korzystają ze środowiska, w którym żyją. Znajdują pożywienie tam, gdzie chcą. Przebywają tam, gdzie chcą, czasami niszcząc tym samym pracę rolników czy leśników, powodując szkody w uprawach rolnych i leśnych, a przez to mocno wpływają na koszty prowadzenia takich upraw czy odnowień. Szkody rolnicze mają ogromny wpływ na akceptację społeczną dla chronionych gatunków. Jeśli płody rolne są zjadane przez zwierzęta, a dorosły żubr zjada dziennie około 50 kg zielonego, miejscowi mogą nie chcieć na swoim terenie takich gości. Dlatego leśnicy, oprócz ochrony lasu, dokarmiają zwierzęta, dzierżawią łąki itd. po to, żeby na przykład takie żubry dożywiały się w lesie, na specjalnych łąkach, a nie wychodziły na pola. Lasy państwowe, w odróżnieniu od rolników, nie dostają odszkodowań od państwa. Za to własnym sumptem przeciwdziałają szkodom i ponoszą ich konsekwencje. Jest to niebagatelny, choć rzadko dostrzegany wkład lasów państwowych w ochronę króla puszczy. Czyli udało jednak się coś nam znaleźć. Damianie, co tu jest? Co się tu wydarzyło? No, chciałeś zobaczyć uszkodzenia, jakie żubry powodują w drzewostanach. Tutaj mamy doskonały przykład buka, który kilka lat temu został spałowany, czyli kora tego drzewa została ogryzana przez żubra. W wyniku tego drzewo próbowało się bronić i tą ranę zalewać tkankami, no ale jak widzisz, tutaj weszły już procesy gnilne i to drzewo powoli obumiera. Tutaj do porównania mamy drzewo jodłowe. Myślę, że w takim samym wieku jak ten buk, czyli około 30-40 lat, w wyniku intensywnego zgryzania przez wiele lat, to drzewo nie miało szansu dorosnąć do chociażby takich rozmiarów jak ten buk. Czy da się jakoś te drzewa uchronić przed tym właśnie negatywnym działaniem żubrów? Tylko w początkowym stadium, wprowadzając sztuczne uprawy, możemy je grodzić, ale na dłuższą metę również nie możemy tych upraw trzymać w ogrodzeniu w nieskończoność. W pewnym momencie musimy ich rozgrodzić i żubry, jeżeli bytują na danym terenie, tak czy tak uszkodzą takie drzewa. Żubr jest takim gatunkiem, który wyrządza szkody we wszystkich klasach wieków w drzewostanie. Od małych sadzonek, upraw, młodników po stare, dorodne drzewa, uszkadzają w nich najczęściej napływy korzeniowe. Podejdziemy kawałek dalej, zobaczymy świeżutką szkodę, myślę, że wczoraj, przedwczoraj wyrządzoną przez żubra również na drzewie bukowym. Chodźmy. Prowadź, proszę. Tutaj mamy charakterystyczne świeże ślady żerowania żubrów na buku. Widać tutaj ślady zębów, które wbija w korę, aby dostać się do soli mineralnych, ale również do kory, które stanowi źródło pożywienia. Leśnicy, wykonując swoją pracę, dbają o przetrwanie i rozwój lasów. Zabiegają, aby zachować w nich różnorodność biologiczną, a także chronią je przed różnego rodzaju zagrożeniami, chociażby pożarami, klęskami, chorobami drzew, owadami, zanieczyszczeniami czy szkodliwym działaniem innych zwierząt. Leśnicy znają swój teren i jego mieszkańców. Przyrodę mają na wyciągnięcie ręki. Swoją pracą przyczyniają się też do udostępniania lasów całemu społeczeństwu,
dzięki czemu każdy z nas może zachwycić się tą przyrodą, z którą oni obcują tak często. Dzikie Bieszczady, a jednak można je zwiedzać. Jesteśmy teraz w najpiękniejszej dolinie, a ze mną jest Marcin. Jesteśmy dokładnie w Dolinie Rabskiego Potoku. Tak jak powiedziałeś, dla mnie jest to najpiękniejsza dolina w Bieszczadach. Miejsce chętnie odwiedzane przez turystów. Każdy, kto coś dla siebie tutaj znajdzie. A co poza tą doliną możemy tutaj obejrzeć? Za nami jest totem geologiczny, jeden z kilkunastu w dolinie, który porusza tematy bardzo ciekawej budowy geologicznej tego obszaru. Jest to taki ewenement w Bieszczadach, ponieważ tu na powierzchni wychodzą najstarsze utwory geologiczne. Są one bardzo zróżnicowane, za tym idzie niesamowite zróżnicowanie rzeźby terenu oraz siedlisk przyrodniczych. Tacy miłośnicy jak ja lasów uwielbiają chodzić po różnego rodzaju ścieżkach. Ile jest tutaj tych ścieżek tematycznych czy też krajobrazowych? Przez całą dolinę biegnie ścieżka, która ma kilka rozwidleń do takich miejsc jak na przykład kapliczka Sanarewo, rezerwat Gołoboże, kamieniołom, gdzie możemy obserwować to, co nas ciekawi. Natomiast warto przejść się samą ścieżką po dolinie. Jest ona tak różnorodna, biegnie przez tak różne zbiorowiska roślinne, że każdy coś dla siebie znajdzie. W dolinie jest kilka miejsc biwakowych, wiat turystyczny, w których można śmiało się rozgościć. Zawsze jest przygotowane drewno, można zapalić ognisko, czy napalić sobie w kominku i coś ugotować, upiec. Na końcu doliny znajduje się również baza turystyczna, w której można przenocować. Ścieżki tutaj w naszej dolinie adresujemy głównie właśnie do rodzin z dziećmi, częściowo też do osób niepełnosprawnych. Jest to takie nietypowe miejsce, gdzie można pójść, zobaczyć prawdziwy taki gruby las, bardzo blisko drogi, poobserwować to, co w wielu miejscach musielibyśmy gdzieś wędrować głęboko w górę. Hektarów lasów jest teraz w Bieszczadach? Zależy jak Bieszczady liczyć, ale możemy mówić, że około 100 tysięcy hektarów to lasy, czyli drzewostany. Z tego od razu mówię, ponad 40% to lasy, które wykiełkowały tutaj, czy zostały posadzone po II wojnie światowej. 40% to jest wkład leśników i natury w to, żeby dzisiaj Bieszczady były tak lesiste. Jakie drzewa dominują? No w tej chwili dominuje oczywiście w drzewostanach naturalnych jodła i bóg. Natomiast mnóstwo jest iwy, osiki, czeremchy, czy olszy szarej, która pokrywa dawne pola uprawne. Ten stan się zmienia, dlatego że w ramach tej przebudowy drzewostanów, którą leśnicy prowadzą, czy w drodze naturalnych procesów, wchodzą tutaj jodły, buki i ten stan na pewno z korzyścią dla tych gatunków górskich będzie się zmieniał. Za 100 lat, jak przyjadą tu nowi turyści, to jak ten las będzie wyglądał? To zależy, czy pomogą mu leśnicy, czy nie. Jeśli mu pomogą, to będą tu szumiały wysokie jodły, buki. Trochę będzie jaworu i jesionu, ale nie będzie już tych olsz szarych, mało będzie leszczyny, mało będzie w tym poszyciu krzewów. Natomiast jeżeli proces naturalny będzie trwał, to jeszcze 200-250 lat trzeba będzie na taki stan poczekać. Czy możemy zatem powiedzieć, że za te 100 lat dalej Bieszczady będą dzikie? Będą lesiste na pewno. Czy będą dzikie, to zależy od ludzi. Natomiast na pewno będą lesiste, bo ta lesistość ciągle się zwiększa. I obserwujemy to przecież od okresu wojny. Przecież ta lesistość była naprawdę makabrycznie niska. Doliny, można było powiedzieć, że przed wojną były przewietrzane. Czyli nie było lasów w dolinach, pełna zabudowa. Dzisiaj doliny mamy również zarośnięte, a kwestia zabudowy to już zależy od tego, na ile człowiek będzie chciał odstąpić miejsca naturze. Wędrujemy przez lasy, wędrujemy ścieżkami i nagle nam wyrasta ta piękna cerkiew. Ona tutaj była zawsze? No tak się czasem zdarzy, że wychodzimy z leśnej ścieżki, trafiamy na piękną dolinę, tak jak tutaj Łopienkę. Ta cerkiew jest tutaj od wielu, wielu, wielu dziesiątek lat. Z takim ciężkim okresem, bo trzeba wiedzieć, że przed wojną mieszkało tu sporo ludzi. Różnych narodowości mieszkali Rusini, Polacy i Żydzi. Ludzie się przyjaźnili, pracowali razem na okolicznych
polach, aż do czasu, kiedy zawładnęła światem taka nieprzyjemna historia, która kazała ludziom opuścić swoje domostwa i wyjechać gdzieś daleko, nie z własnej woli. Została właśnie cerkiew, która wówczas wyznaczała rytm dnia pracy tych ludzi, bo rano budziła na modlitwę, wyznaczała południe, kiedy trzeba odpocząć i wrócić na wieczorną modlitwę. Czy to jest jedyna pamiątka po tych ludziach, którzy tu mieszkali? Tak okazała to w tej dolinie jedyna pamiątka, ale są też inne, mniej okazałe, jak pozostałości po dawnych domostwach, studnie czy stare piwnice. Widzę tu wielu turystów wędrujących właśnie do tej cerkwi. Dlaczego ona jest taka niezwykła? No, Łopieńska cerkiew, czy sama Łopienka wieś, to dzisiaj ważny element na bieszczadzkiej mapie turystycznej. Rzadko kto jest w Bieszczadach i nie zagląda do tej doliny. Ludzie tu przychodzą, wierzący, niewierzący, każdy przychodzi, może wejść do tej cerki, bo ona jest otwarta całą dobę, można tam usiąść na chwilę, pozbierać swoje myśli, czy ewentualnie oddać się w opiekę Matce Bożej Łopieńskiej. Majestatyczne przestrzenie, spore połacie lasów, dzikie zwierzęta, stosunkowo małe zaludnienie, trudne warunki pogodowe, bliskość granicy, pustelnie, zapomniane stare cerkwie i trudna historia. To, można powiedzieć, Bieszczady w pigułce. Turyści przyjeżdżają tu, żeby wypocząć, obcować z przyrodą i cieszyć się z górskich wędrówek. Natomiast dla leśników jest to miejsce pracy. Pracy, w której udaje się godzić potrzebę użytkowania lasu z udostępnianiem go ludziom, a przede wszystkim z ochroną przyrody.